Cezary Krzysztofa, gorące pytania. Pytaniem, które poruszymy w drugiej części naszego programu, jest: czy wolne niedziele szkodzą drobnemu handlowi? A moimi gośćmi nadal jest pani Agnieszka Daniluk, pracownica hipermarketu, i pani Beata Idzik, właścicielka sklepu. Witam. Szanowne panie, tutaj niestety nie mogłem znaleźć tego materiału z Ryszardem Petru, który odwiedza sklep w Niemczech po to, żeby pokazać. Nie spotkały się pani z tym, bo Ryszard Petru wybrał się na taką wyprawę do Niemiec po to, żeby pokazać, że w Polsce zamknięte sklepy generują ruch w sklepach niemieckich i na tym tracą właściciele polskich sklepów, pracownicy polskich sklepów, podatki, wszystko, wszyscy tracą. On pojechał do tych Niemiec, a tam sklep w niedzielę był zamknięty. Niestety nie mam tego materiału, mogłem paniom tylko o tym materiale opowiedzieć, ale mogę paniom też coś przeczytać, bo to są cytaty dotyczące raportu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, które robiło taki dosyć kompleksowy, duży raport na temat tego, w jaki sposób wolne niedziele wpływają na polski handel. To nie jest cytat z raportu, to jest cytat z portalu tysol.pl, natomiast opiera się na raporcie. Dane wyraźnie wskazują na bardzo dynamiczny wzrost sprzedaży w kategorii sklepów średnich oraz specjalistycznych. Wyniki sklepów małych charakteryzowały się pozytywną dynamiką, która nie była tak wysoka jak sklepów średnich, ale zdecydowanie korzystniejsza niż w okresach poprzednich. Czytamy w raporcie ministerstwa i tak dalej, i tak dalej. Stoi to w rażącej sprzeczności z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami, jakoby małe sklepy miały upadać z powodu wolnych niedziel. A tutaj mam jeszcze, to jest taki apel Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z zeszłego roku do pana premiera Mateusza Morawieckiego. Szanowny panie premierze, w ostatnich miesiącach przez media przewinęła się dyskusja o negatywnym wpływie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę na małe i średnie sklepy. Jako dowód na tę tezę podawano fragment opinii sporządzonej przez Biuro Analiz Sejmowych, z którego wynikało, że z powodu tej ustawy obroty tygodniowe małych sklepów spadły o 20-30%, a także wyniki badań sugerujące, że z tej samej przyczyny w 2018 roku zamknęło się 16 tysięcy małych sklepów. Z racji, iż do biura rzecznika napływały informacje poprzez organizacje je reprezentujące oraz od indywidualnych przedsiębiorców, że ogromna ich liczba jest z ustawy zadowolona, nie wszyscy, sygnały od niezadowolonych też otrzymywałem, postanowiłem sprawdzić informacje podawane w mediach. Okazało się, że źródłem stwierdzenia BAS o spadku obrotów o 20-30% jest dziennik Rzeczpospolita, który upowszechni taką informację, powołując się na stwierdzenia jednego z anonimowych właścicieli sklepu spod Warszawy. Ten sam fragment opinii BAS oraz informacje, jakoby z powodu ograniczenia handlu w niedzielę zamknięto w 2018 roku 16 tysięcy małych sklepów, był podstawą artykułów o problemach małych i średnich przedsiębiorstw wywołanych ustawą. W przekazie używano dramatycznych stwierdzeń typu rzeź małych sklepów. Szanowne panie, a właściwie pani Beato, czy wolne niedziele zaszkodziły pani biznesowi? Nie, absolutnie nie. Ustawa spełniła swoje założenie. Tyle tylko, że tak jak mówiłam wcześniej, czas najwyższy i pora uszczelnić ustawę, żeby nikt nie mógł otwierać placówek pocztowych. Czyli ja to już robiłem dzisiaj raz, ale to chciałbym jeszcze raz potwierdzić to, co pani mówi. Pani jako polski przedsiębiorca, polski kupiec nie życzy sobie zniesienia tej ustawy, absolutnie. Likwidacji. Pani jako polski przedsiębiorca, właściciel małej firmy, no małej relatywnie, bo ona oczywiście jest wspaniała i ja na pewno będę gościem prędzej czy później tego sklepu. Nie chciałem tutaj urazić rzeczywiście. W każdym razie mówi wyraźnie nie. Pani chce, żeby ta ustawa była uszczelniona, żeby ona w bardziej kompleksowy sposób uniemożliwiała korporacjom likwidację drobnej przedsiębiorczości. Tak, szczególnie zależy nam na uszczelnieniu tego. Nikt tutaj nie mówi o tym, żeby inne sklepy się, małe sklepy, tak, wiemy oczywiście o kogo chodzi, nie otwierały, ale niech to będzie na równych zasadach. Niech tam też stanie agent czy inny właściciel, tak, a nie, przecież wszyscy dobrze wiedzą, że tam pracują normalnie pracownicy. Jasne.
A pani Agnieszko, niech mi pani powie, bo pojawia się taki zarzut, że w związku z wolnymi niedzielami wystąpi utrata miejsc pracy. Czy pani się boi o utratę miejsca swojej pracy? No nie boję się o utratę miejsca pracy. Nie zauważyłam nic takiego. Włącznie jeszcze brakuje nam cały czas pracowników. Mhm. Nikogo nie zwolnili z tego powodu, że niedziele są wolne. A to ci niespodzianka. Tyle o tym czytałem, tyle o tym słyszałem. No nie wiem, skąd te wiadomości były, że pracowników zwalniali przynajmniej. A może wtedy, kiedy pani rozmawiała z klientami, pojawiały się takie opinie, co wy tutaj wyprawiacie, powinniście byli otworzyć się w niedzielę, co to tutaj w ogóle, czy raczej klienci podchodzą z rozumieniem? Raczej podchodzili bardzo dobrze do tego. Nie było tak, że mi jakieś awantury, czy jakieś pretensje, nie usłyszałam o tym. Po prostu rozkazywałam, czyli w soboty, w poniedziałki przychodzą do sklepu i nie ma tak, że jest wielki płacz. Trzeba się przyzwyczaić do tego. Jasne. Skądinąd wiem, że nieco inaczej jest w przypadku pani Beaty, bo na początku obowiązywania wolnych niedziel, a sobie rozmawialiśmy już o tym w przerwie, na początku obowiązywania wolnych niedziel część klientów no troszkę desperowała. Tak. Pojawiały się komentarze typu, jak można było zamknąć w niedzielę sklepy duże, że nie ma gdzie zrobić zakupów, no jak to dobrze, że jesteście otwarci, chociaż można zrobić tutaj zakupy. Powiem szczerze, że no z jednej strony miłe jest, z drugiej strony nie, tak, bo no miło, że ci klienci odnaleźli sklep i przyszli i zrobili zakupy. Odnaleźli dzięki niedzielom. No. Myślę, że na pewno też tak, bo są to moi klienci stali i no dosyć sporo klientów, których ja po prostu nie znam, tak? Natomiast no niemiłe ze względu na to, że sami dali jasno do zrozumienia, że gdyby nie zamknięcie hipermarketów, no to wybraliby hipermarket, tak? Znaczy podejrzewam, że ma to związek na przykład z cenami, a to z kolei ma związek z efektem skali, że hipermarket mogąc masowo kupować produkty zapewne może też dawać inne ceny, aczkolwiek wydaje mi się, że różnica w tych cenach nie jest taka radykalna, że jest to raczej takie przeorientowanie kulturowe, że Polacy przestali w pewnym momencie kupować w małych sklepach, przyzwyczaili się do dużych sieci, tym bardziej, że one no, też socjologicznie mocno pracowały na to, żeby uzależnić ludzi od tak, no, metody są różne, no nie wiem, zapach pieczonego chleba, czy sposób rozstawiania produktów, ale to nie znaczy, że polski handel nie ma racji bytu, a jak się okazuje, jedną z racji jego bytu jest wolna niedziela. Tak, nie do końca się też z tym zgodzę, bo pamiętam czasy, kiedy chodziło się na tak zwany bazarek, tak, bo tam jest taniej. No i cóż się stało nagle, tak? Powstały hipermarkety, dosyć dużo dyskontów, tak jak w Warszawie. I cóż się nagle okazuje, że na tym bazarku swój mały biznes prowadzi dokładnie taki sam polski przedsiębiorca jak ja. I on nie ma jakichś mega niskich cen, bo on się boryka dokładnie z tymi samymi problemami, którymi borykam się ja. I cóż się nagle dzieje? Nagle się dzieje to, że ludzie uciekają do dyskontów, tak, bo porównują ceny. Z tym, że jest też druga strona tego wszystkiego, że jest masa klientów, którzy jednak cenią jakość i bezpośredni kontakt z nami, tak? U mnie w sklepie klient, który przychodzi do mnie stale, nie jest anonimowy, a tam niestety jest. To też o tym rozmawialiśmy. Ja muszę powiedzieć, no to jest takie moje osobiste odczucie. Nie każdy musi to w ten sposób widzieć, a nie odbierać, że ja bardzo źle się czuję w hipermarketach. Dlatego, że tam jest tłum, ciągle ktoś mnie potrąca. W zasadzie jak chcę kogoś o coś spytać, to nigdy nie ma kogo. Spora część, powiedzmy, że to nie jest nastawione na to, żeby mi tam sprawić przyjemność, tylko na to, żebym zapakował jak najwięcej, wywalił pieniądze i spadł i nie przeszkadzał.
przeszkadza. Proszę mi wybaczyć, pani Nieszko, niech pani wybaczy, to jest absolutnie nieskierowane. Jeśli pan w Łomiankach nie robił zakupu, my jesteśmy bardzo uprzejmi, nie byśmy panu powiedzieli. Dobrze, to ja pojadę jeszcze sprawdzę w Łomiankach. Ja po prostu, no, ja generalnie nie lubię tłumów i powiem szczerze, że no, ja wcześniej chodziłem bardzo dużo na bazarki właśnie. Ja chodziłem właśnie w weekendy na bazarki i nawet nie porównywałem tych cen, bo te ceny aż tak bardzo się od cen hipermarketowych nie różniły, ale przede wszystkim no miałem bezpośredni kontakt z tym, który mi coś sprzedawał, że mówię, że jak kupowałem kiełbasę od, a wszyscy wiedzą jak kiełbasa, znaczy nie wszyscy, ale ci przynajmniej, którzy śledzą mnie na Twitterze, wiedzą jak kiełbasa jest ważna w moim życiu, jak... Jak kupowałem kiełbasę od takiego właśnie drobnego przedsiębiorcy, ja tak mówię, że nie wiem, czy on jest masażem, czy tylko sprzedawał tą kiełbasę, ale w każdym razie wiedziałem, że jak do niego przyjdę, to on przypilnuje tego, żebym ja dostał dobrą kiełbasę, bo on wie, że ja do niego za tydzień znowu przyjdę, jeżeli tą kiełbasę sprzeda mi dobrą. I on tego pilnował, pilnował tego, żebym ja się dobrze czuł, on ze mną rozmawiał, poradził mi, panie, tutaj gdzieś niedaleko jeszcze dobre jabłka sprzedają, to pan Tamicz, nie? Albo coś tam, nie? Że jakby pan do mnie zakupy nie robi takie jakie jest, nie wiem, jak inny panie Mieszko, ja absolutnie nie chciałem u nas pani też urazić, mamy absolutnie. Kontakt z klientem, mamy swoich klientów, też doradzamy, jak ktoś przychodzi codziennie prawie na zakupy, to też się ja go mam zna. Nadzieję, że pani korporacja doceni to, co pani mówi, a ja no, na pewno podwyższać długo pilar, tak, jest. A ja na pewno niedługo sprawdzę. Mam takie pytanie jeszcze do pani Beaty. A jak to było z, znaczy, czy pani też zmieniała opinię na temat tych wolnych niedziel? Czy na początku na przykład, nie wiem, podchodziła pani do tego negatywnie, a potem pozytywnie, czy od razu pozytywnie, czy jak to było? Powiem tak, ja jako polski przedsiębiorca wyczekiwałam tej ustawy. Ja jak tylko usłyszałam o tym, że jest taki projekt, tak, że możliwe, że to będzie zrealizowane, że to wejdzie w życie, to powiem szczerze, że no, czekaliśmy na to jak na zbawienie, bo tak jak powiedziałam, jest to dla nas ostatnia deska ratunku. Polski handel po prostu nie jest w stanie przy tym, jak jest teraz na rynku, tak, przy cenach zakupowych, przy kosztach prowadzenia działalności gospodarczej przetrwać. My mamy bardzo duże obciążenia, a niestety no, te zyski nie są takie, żeby w tygodniu na to zarobić. Jasne. A pani Agnieszko, ja już też to troszkę o tym napomykałem, ale proszę nie mówić tego oczywiście, co miałoby pani, nie wiem, zrobić krzywdę czy coś, ale czy pani zauważyła u siebie w miejscu pracy jakiekolwiek presje związane z wolnymi niedzielami? Czy na przykład, ja spotkałem się też z takimi przypadkami, że pracodawca pilnował, żeby w jakiś oficjalny, taki namacalny czy widoczny sposób pracownicy nie popierali wolnych niedziel, że zakazywał im różnych rzeczy, albo kazał im różne rzeczy robić, czy cokolwiek się z tego typu rzeczy działo w pani miejscu pracy? Nie, no a co by miał mi zakazywać? Nie. No nie bez powodu związki się czasami pod supermarketami pojawiają. Ja tu niczego nie sugeruję, ale bywa. No. Ale no, to była ustawa, z góry było ustalone, że niedziele mają być dzisiaj tego miejsca. Pracodawca przyjął, powiedział okej. Przyjął. No tylko u nas jest właśnie ten problem z kasjerkami na stacji paliw, że... Mhm. Że muszą pracować i dziewczynom jest z tym źle. Mhm. Bo też by chciały mieć wolne niedziele. I też nie boją się utraty miejsc pracy. No, raczej nie wiem, no ktoś musi pracować, jak szef wszystkie pozwala. Nie może tak, a ludzi nie ma. Automaty będą automaty pracować. Tak. Już taki... kasy zastępują. No, ale więcej to nie tylko kasy, są takie sklepy. Jest, nie robią, nasza lwa wymiana i zastępują. Dobrze, ale i teraz przejdziemy do dyskusji o, powiedzmy, takich bardziej ogólnych motywacjach odnośnie walki z wolnymi niedzielami, ale zrobimy to po przerwie. Tutaj stawiamy przecinek.